Amazon uruchomił właśnie wypożyczalnię filmów, która może nieźle namieszać na polskim rynku streamingowym. Platforma Prime Video będzie teraz oferowała widzom dostęp do wielu kinowych hitów w zaskakująco niskiej cenie. Za produkcję w jakości 4K wystarczy zapłacić tylko 2,99. Co znajdziemy w ofercie? Czy Netflix i inne platformy mają się czego obawiać? W ostatnich tygodniach Amazon mocno zaznacza swoją obecność na streamingowym rynku w Polsce. Jeszcze nie tak dawno informowaliśmy was o uruchomieniu zakładki MGM, dającej w cenie niecałych 17 zł dostęp do części biblioteki z filmami tej wytwórni. Teraz platforma Prime Video przeżyła prawdziwą rewolucję i stała się pełnoprawnym serwisem VOD, w którym możemy wykupić lub wypożyczyć mnóstwo filmowych tytułów. Amazon zaoferował nam sklep, w którym znajduje się aż 1500 produkcji, a biblioteka zróżnicowana jest zarówno pod względem gatunków, jak i wytwórni filmowych. Znajdziemy w niej filmy z Tworzone przez studia Warner Bros., Universal, Paramount czy Sony. Ofertę tworzą zarówno klasyki kina, jak i nowości, które jeszcze nie tak dawno obecne były na wielkim ekranie. W momencie startu serwis oferuje ponad 50 filmów z 2022 i 2023 roku. Z kolei ponad 60 tytułów pochodzi z lat 1930 do 1959. Nowy sklep Amazona w ramach platformy Prime Video umożliwia dwie formy dostępu do filmu. Można wykupić stały dostęp do danej produkcji, jak i wypożyczyć ją na 30 dni. W przypadku tej drugiej opcji, po rozpoczęciu oglądania, będziecie mieli dostęp do filmu przez 48 godzin. Są to więc standardowe zasady działania, które znamy już z innych serwisów VOD. To, czym jednak Amazon wyróżnia się na tle swoich konkurentów, to wyjątkowo niska cena. Za wypożyczenie filmu zapłacimy tylko 2,99 i nie ma tutaj znaczenia, czy jest to nowość, czy tytuł debiutujący na wielkim ekranie wiele lat temu. Cena jest tym bardziej atrakcyjna, że spora część biblioteki to filmy w rozdzielczości 4K z systemem obrazu. HDR. Jak informuje Amazon, jest to jednak cena promocyjna obowiązująca do 31 maja. Jeśli więc chcieliście nadrobić jakieś kinowe zaległości lub sięgnąć po klasykę, to nadarzyła się właśnie ku temu świetna okazja.